Sadiq al-Jamahti nie żyje koronawirus. Sadiq al-Jamahti, były premier Sudanu i lider opozycji, zmarł na COVID-19. Sadiq al-Jamahti, były premier Sudanu i lider partii opozycyjnej Umma, zmarł w wieku 84 lat po zakażeniu koronawirusem. Polityk zmarł w czwartek, 26 listopada, wieczorem w jednym ze szpitali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie trafił w połowie listopada. Bezpośrednią przyczyną śmierci był COVID-19. Obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie al-Jamahtiego potwierdzono 29 października. Jego stan pogorszył się w połowie listopada. Rzecznik prasowy partii i narodowej Umma, której al-Jamahti był liderem, podał na Twitterze, że ciało byłego premiera zostanie przewiezione do Sudanu w piątek rano. W tym samym dniu odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Sylwetka zmarłego przywódcy Sadiq al-Jamahti, który był prawnukiem religijnego przywódcy Sudanu Mohammada Ahmada al-Jamahtiego, stojącego na czele sudańskiej wojny wyzwoleńczej w drugiej połowie XIX w. zakończonej obaleniem zwierzchnictwa egipsko-osmańskiego, był też cenionym myślicielem religijnym i teologiem. Studiował nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Sadiq al-Jamahti stał na czele sudańskiego rządu jako premier w latach 1966-1967, a także od 1986 rok. Do 1989 rok, gdy urząd ten został zlikwidowany, przywrócono go w 2017 rok, przez juntę, działającą pod wodzą porucznika Omara el-Bashira, który przejął wówczas pełnię władzy. Al-Jamahti przez wiele lat był przewodniczącym opozycyjnej partii Umma. W 2019 rok aktywnie wsparł sudańską rewolucję, dzięki której doszło do obalenia dyktatora i odsunięcia go od steru rządów po blisko 30 latach. Władzę w Sudanie sprawuje obecnie rada złożona z wojskowych i przedstawicieli partii politycznych. W 2022 rok w kraju tym odbędą się pierwsze wolne i demokratyczne wybory parlamentarne po latach, pisze Reuters. Krytyk Izraela i Donalda Trumpa agencja przypomina też, że al-Jamahti był zdecydowanym przeciwnikiem nawiązania przez Sudan stosunków z Izraelem i normalizacji współpracy z tym państwem, do czego Sudan, wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, starała się nakłonić administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. W jednym ze swych ostatnich wystąpień były sudański premier nazwał Izrael państwem prowadzącym politykę apartheidu w odniesieniu do Palestyńczyków. Otwarcie krytykował też Trumpa, zarzucając mu rasizm w podejściu do muzułmanów i ludzi o ciemnym kolorze skóry. Zmarły polityk był symbolem walki o demokratyczny Sudan, podkreśla agencja Reutersa, dodając, że al-Jamahti był wielokrotnie więziony i spędził całe lata na wygnaniu, skąd koordynował działalność swej partii.